Modelka musi się rozbierać, modelka musi pracować na każdych stawkach, model musi dawać się poniżać i nie ma prawa się odzywać. To jest absolutnie nieprawda. I jeżeli modelka, aktor, aktorka w przeciwstawieniu się tym sytuacjom nie ma wsparcia agenta, agencji, reprezentanta, to powinien pomyśleć o zmianie tej agencji, tego swojego reprezentanta na tego, kto będzie godnie reprezentować jej, jego interes. I to wszystko jest szczególnie ważne w jakby chwilę przed tym, jak na anteny telewizyjne wróci dość znany TV show, który pewne te obrazy rozjeżdżają się z rzeczywistością i z zleceniami biznesem naprawdę. To już jakby nie chodzi o to, żeby ten TV show piętnować, bo dalej podkreślam, to jest TV show, ale praca zawodowa jest trochę inna. Modelka, model nie musi. Modelka, model ma wybór. I modelka, model może z czegoś zrezygnować, może coś odpuścić. I to nie musi się wiązać z tym, że jego, jej kariera po prostu przez to legnie w gruzach i nie ma szans na jej dalszy rozwój. Ba! To, że modelka odmówi pewnych zleceń, może spowodować, że ten modelka będzie bardziej ekskluzywna w pewnym zakresie i to może nawet zbustować wzrost zainteresowania tą osobą i wpłynąć na to, że będzie pracować na lepszych i wyższych stawkach.